odcinku Szkółko Wieści będziemy mówić o kolejnym owocu, który powinniśmy wydawać, czyli o uczciwości. Zapraszam. Masz rację, Samuel. My mamy być drzewem, które ma dawać dobry owoc. To prawda. W grudniu rozmawialiśmy o gościnności. Teraz lecimy z tą uczciwością. No dowiedzmy się, co to jest ta uczciwość? Uczciwość to szczerość, nieoszukiwanie, nie kłamanie, ale zawsze mówienie prawdy i zawsze dążenie do tego, żeby działa się prawda i działo się dobrze innym ludziom. Uczciwość to też przestrzeganie zasad. Przestrzeganie takich zasad, które stawiają wam wasi rodzice, wasi nauczyciele w szkole, ale też przestrzeganie zasad, które stawia nam w Biblii Pan Bóg. Teraz przeniesiemy się do mojego drugiego studia, w którym moja mama będzie przeprowadzała wywiad z pewną osobą. Sami zobaczcie. Cześć dzieciaki, witajcie w kolejnym odcinku Szkółko Wieści. Dzisiaj mówimy o uczciwości, dlatego pomyślałam sobie, jaki zawód jest najbardziej związany z uczciwością. I pomyślałam sobie, że zaproszę do naszego studia panią Sandrę, bo pani Sandra jest prawnikiem. Witam panią bardzo serdecznie. Proszę nam powiedzieć i dzieciom przede wszystkim, czym się zajmuje prawnik. Prawnik jest pojęciem bardzo ogólnym. Jeśli chodzi o zawód prawnika, to może go wykonywać już osoba, która skończyła studia prawnicze. Ale prawnikiem są też osoby, które rozszerzyły swoje kompetencje i zdobyły prawo wykonywania zawodu w obrębie adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora. Jeszcze jest wiele innych zawodów, które prawnik może wykonywać. Prawnik stoi na straży prawa, pomaga ludziom rozwiązywać problemy. W tym odcinku mówimy dzieciom o uczciwości. Czy uczciwość jest ważna w zawodzie prawnika? Tak, uczciwość dla prawnika jest bardzo ważna. Stanowi tak naprawdę fundament, podstawy jego pracy. Podobnie jak budujemy dom czy wieżę z klocków, potrzebujemy bardzo solidnej podstawy i bazy. Jeżeli tej podstawy nie będziemy mieli, to dom lub wieża nie spełni swojej funkcji. Tak samo jest przy pracy prawnika. Jeżeli nie będzie uczciwy, to nie wykona swojej pracy rzetelnie. Zna pani biblijną historię Ananiasza i Safirę? Oczywiście znam. Ja chciałabym ją teraz opowiedzieć dzieciom. Zapraszam was bardzo serdecznie. Posłuchajcie, co Biblia mówi na temat uczciwości. Uczciwość musi być bardzo ważna, skoro Pan Bóg nie zapomniał o niej w 10 przykazaniach. 8 przykazanie mówi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. W innych miejscach Biblii czytamy: uczciwy świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. A Pan Jezus na temat uczciwości mówił tak: kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To posłuchajmy tej historii. Możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. W nowo powstałym kościele panowały troszkę inne zasady niż te, które znamy dzisiaj. Początkowo wielu wierzących sprzedawało swoje posiadłości i dawało wszystkie uzyskane z nich pieniądze na pomoc biednym. Byli w zborze również Ananiasz i jego żona Safira. Oni również sprzedali swoją posiadłość. Za zgodą żony Ananiasz jednak wziął część pieniędzy dla siebie, nikomu nic o tym nie mówiąc, a resztę zaniósł apostołom i powiedział, że jest to cała kwota ze sprzedaży.
Piotr odkrył jednak to kłamstwo i powiedział: Ananiaszu, czym to omotał szatan twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za pole? Czy dopóki je miałeś, nie było twoje, a gdy zostało sprzedane, czy nie mogłeś dowolnie rozporządzać pieniędzmi? Dlaczego więc w swoim sercu postanowiłeś to zrobić? To nie ludzi okłamałeś, ale Boga. Kiedy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy na ziemię. Wszystkich zaś, którzy o tym słyszeli, ogarnął wielki strach. 3 godziny później przyszła jego żona, Safira, która nie wiedziała o tym, co wydarzyło się z jej mężem. Piotr zapytał: Czy za taką sumę sprzedaliście posiadłość? Tak, odpowiedziała, za taką. Piotr jej odpowiedział: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali twojego męża, są już za drzwiami i ciebie wyniosą. Safira natychmiast padła martwa u stóp Piotra. Jej ciało zostało zabrane i pochowane. Wtedy wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy słyszeli, co się stało. Czy Ananiasz i Safira byli uczciwi? Czy ich zachowanie podobało się Panu Bogu? Czy Ananiasz i Safira musieli oddać wszystkie pieniądze, które otrzymali za sprzedaż swojego pola? Nie. Mieli prawo zostawić sobie część swoich pieniędzy. Zdecydowali jednak, że nie zostawią ich uczciwie, części dla siebie, a pozostałą część oddadzą dla kościoła, dla zboru, tylko oszukają, schowają część pieniędzy dla siebie, a w zborze powiedzą, że wszystko, co otrzymali za swoją posiadłość, oddali do zboru. Piotr zapytał ich, czy na pewno są uczciwi, czy na pewno szczerze mówią, ile pieniędzy dostali za swoją posiadłość? Okłamali. Nie byli uczciwi. Biblia mówi nam, że okłamali nie tylko Piotra i członków zboru, ale okłamali także Ducha Świętego. Jeśli nie jesteśmy uczciwi względem Pana Boga, popełniamy grzech. Dlatego powinniśmy pilnować naszego języka, naszych rąk, naszego myślenia, abyśmy zawsze starali się dążyć do uczciwości. Ja mam kolejne pytanie do naszego dzisiejszego gościa, do pani Sandry, która jest prawnikiem. Gdyby miała być pani obrońcą, czyli adwokatem, albo oskarżycielem, czyli prokuratorem w bohaterów naszej dzisiejszej historii biblijnej, czyli Ananiasza i Safiry, to którą funkcję by pani wybrała? Myślę, że wybrałabym funkcję oskarżyciela, ponieważ Ananiasz i Safira okłamali Pana Boga, Ducha Świętego. Ananiasz i Safira nie byli uczciwi, dlatego byłoby mi łatwiej przejąć rolę oskarżyciela. Jako prawnik, jaką poradę prawną dałaby Pani wszystkim dzieciom, wszystkim naszym widzom na temat uczciwości? Bycie uczciwym jest bardzo korzystne dla naszego życia. Kłamstwo ma krótkie nogi i przysparza nam wielu niepotrzebnych problemów i kłopotów. To ja dodam do tego, że jeśli bardzo chcecie być uczciwi, ale nie zawsze Wam to wychodzi, bo czasem kłamstwo jest wygodniejsze, czasem czujecie się bezpiecznie, jeśli okłamiecie, zawsze możecie prosić Pana Jezusa w modlitwie o wsparcie i o pomoc. On wysłuchuje wszystkich naszych modlitw i wspiera nas wtedy, kiedy coś sprawia nam trudność. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio Szkółko Wieści. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i życzę wszystkiego dobrego w pracy prawnika. Dziękuję bardzo. A teraz warsztat Cieśli Józefa i kolejna praca w drewnie. Thank you.
zaprosiłam Was dzisiaj do warsztatu cieśli Józefa, żeby pokazać Wam kolejną rzecz, którą można zrobić w ciekawy sposób z drewna. Ale przy okazji chciałabym Wam jeszcze powiedzieć coś wartościowego. Posłuchajcie, widzieliście już, co potrzebujemy do naszej pracy plastycznej. Mam świetną deskę, użyję teraz pędzla i białej farby i szybciutko pomaluję ją na biało. Moja deska jest już biała, lecę szybko ją wysuszyć suszarką. Wy zróbcie to samo i spotkamy się za chwilę. Czy Wasza deska wysuszona? Moja już, tak? Można swobodnie dotknąć ją i już farba nie brudzi. Teraz bierzemy świeczkę. Odwracamy ją nie z tej strony, z której ma knot, ale z drugiej strony. Możecie tutaj narysować, co tylko chcecie. Ja napiszę hasło naszej dzisiejszej szkółki. Pamiętacie, o jakim dobrym owocu dzisiaj mówimy? Jasne, o uczciwości. Piszę więc uczciwość. Bardzo mocno staram się naciskać świeczką. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, wszyscy ludzie byli biali, czyści, bo Pan Bóg stworzył człowieka na podobieństwo i swój obraz. Ale niestety jesteśmy grzeszni, ponieważ kuszą nas różne rzeczy, które nie podobają się Panu Bogu. Więc zdarza się, że jesteśmy zabrudzeni przez grzech, tak jak ja teraz zabrudzę moją deskę. Lecę znów wysuszyć moją farbę i spotkamy się za chwilę. Moja czarna farba już też wysuszona. Słuchajcie, kiedy jesteśmy tacy brudni od grzechu, wtedy na ratunek przychodzi nam Pan Jezus. Tak jak w mojej pracy plastycznej, przyjdzie nam na ratunek papier ścierny. Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby z powrotem wyciągnąć z nas to, co dobre, co Pan Bóg w nas dobrego stworzył. Mój papier ścierny ściera całą deskę, ale zobaczcie, co się dzieje. Ujawnia nam się coś, czego wcześniej nie było tutaj widać. Uczciwość. Jeśli ufamy Panu Jezusowi, jeśli pozwolimy Jemu się kształtować, jeśli pozwolimy czasem Jemu się szlifować, tak jak szlifował tą deskę papier ścierny, On wydobędzie z nas to, co dobre. Jeśli nie chcesz być taki jak Ananiasz i Safira, nie chcesz oszukiwać, chcesz być uczciwy albo uczciwa, ale nie do końca potrafisz sobie z tym poradzić, proś o to Pana Jezusa w modlitwie. Proś Pana Jezusa, żeby pomógł Ci być uczciwym. Pan Jezus potrafi wyciągnąć z nas te dobre owoce. Potrafi wyciągnąć z nas dobro, które tkwi w nas od stworzenia świata. Koniec dzisiejszego odcinka Szkółko Wieści. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Cześć! A, i pamiętajcie, bądźcie uczciwi. Tak, bądźcie uczciwi. Pan Bóg brzydzi się kłamstwem, ale jeszcze bardziej kocha człowieka, kocha Ciebie i kocha mnie. Dlatego za każdym razem daje nam drugą szansę. Jeśli żałujemy za nasze grzechy, jeśli przepraszamy Pana Boga za złe rzeczy, które zrobiliśmy, również za kłamstwa, On nam wybacza, bo bardzo nas kocha. Bóg kocha Ciebie. Pamiętaj o tym. Cześć!